Do zdarzenia doszło w środę, kwadrans przed 15. Kierująca osobową Skodą kobieta, wyjeżdżając z Poselskiej od strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prawdopodobnie wymusiła pierwszeństwo i wjechała przed Renault. Na tą chwilę jeszcze kolizja dwóch samochodów osobowych, tak jak tutaj panowie widzicie. Jeden z aut prawdopodobnie nie ustąpiło pierwszeństwa przejazdu. Jest to jednak w trakcie ustalony przez policję. Trzy osoby na tą chwilę są poszkodowane. Prawdopodobnie na obserwacje zostaną zebrane do szpitala. W czasie prowadzonych działań ruch w tym miejscu był utrudniony. Szczegóły zderzenia ustali policyjne dochodzenie.